Jestem dzisiaj w Mohito, przyjechałam po swoje zamówienie i przy okazji oczywiście zrobimy sobie przegląd nowości. Tutaj jest moja paczuszka, przy okazji też zauważyłam, że są super buty, więc wzięłam zobaczyć do przymierzenia. Także zaczynamy. Tej oto sukienki byłam niezwykle ciekawa. Słuchajcie, krótka, bardzo mi się podoba taki styl Chanel. No tutaj prześwietliłem ramionczka, lepiej by było, gdybym miała czarny biustonosz pod spodem, na pewno by to lepiej wyglądało, albo bez. I można ją sobie tutaj zapiąć pod szyję, wygląda wtedy niezwykle elegancko, zobaczcie. Długość jest dosyć krótka, ja mierzę swój standardowy rozmiar, czyli 36, ale no, podoba mi się. Tutaj fajnie dopasowana. I założyłam na dół te kozaczki ze sklepu. One są świetne, bo mają bardzo malutki obcas, są bardzo wygodne. Oczywiście wszystko wam podlinkuję. No i co myślicie? Ja myślę, że co do tej sukienki będą pewnie zwolennicy, przeciwnicy. Bardzo mi się podoba. Tutaj ma piękne wykończenia. No super, detale są ekstra, naprawdę. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda zapięta całkowicie pod szyję. Uważam, że też super, bo tu mamy elegancję, a z drugiej strony jest krótka, więc jest trochę pazura. Pokażę wam jeszcze z bliska te buty, bo uważam, że są naprawdę świetne. Zobaczcie ten obcas, bardzo wygodny. Malutki jest. Czubki ścięte. Super są te buty. Nie są skórzane, ale bardzo ładne i wygodne. Kolejne rzeczy. Niestety trochę wygniecione, bo wyciągnięte z paczki. Ten sweterek, taki klasyk. Zobaczcie, tutaj ma takie ozdobne guziczki. Kolor to jest taka śmietanka, wanilia bym powiedziała. I on ma taki delikatny jakby wzorek. Nie wiem, czy to będzie widać. Jakby taki delikatny marmurek, ale bardzo mało widoczny. I spódniczka, która ma wszyte spodenki pod spodem, więc fajnie. Ja bym do tego na przykład założyła sobie czarne rajstopy. No i wzięłam teraz te drugie buty, żeby wam pokazać. One są też ciekawe, aczkolwiek są na pewno bardziej masywne niż tamte. Tamte są delikatniejsze, bardziej eleganckie. To tam jeszcze tak. No właśnie, nie bardzo pasuje. No, ta spódnica już mega krótka. Mogłaby być ciut dłuższa na pewno. Ale ogólnie stylizacja mi się bardzo podoba. Jeszcze co do tego sweterka, gdyby któraś z was była zainteresowana. Ja wzięłam MK, nie wiem w sumie dlaczego, ale lepsza byłaby SK na mnie, bo zobaczcie, on jest dosyć spory. Naprawdę duży jest na M, bardzo duży bym powiedziała. Jak go tam włożymy, to prezentuje się lepiej. Ale tak to, jeżeli chodzi o rozmiary, to celowałabym w SK albo nawet XS dla siebie. Kolejna rzecz, biały golfik. Super jest ten golf, ma bardzo przyjemny materiał. Oczywiście wszystko podlinkowane będzie, sprawdzicie sobie skład. Tam było dużo wiskozy, z tego co pamiętam, wiskoza z bawełną, ale nie chcę was wprowadzić w błąd, dlatego odsyłam do linka. Tu ma takie ładne guziczki, bardzo fajne. Wzorze są chyba identyczne te golfiki, a tutaj macie lepszą cenę. No i ten golf też jest w rozmiarze M, a jest, bym powiedziała, idealny dla mnie. Także ten jest super. I ostatnia rzecz z mojego zamówienia to taka oto sukienka wykonana z dzianiny, sweterkowa, bardzo przyjemna, bardzo fajna. No i tutaj już macie długość taką bardziej odpowiednią do pracy, na przykład. Bo tak jak widać, no długość jest tutaj już, jest dużo dłuższa niż ta na przykład spódniczka przed chwilą, czy ta pierwsza sukienka. Ja przypomnę, że mam 1,76 m. I tak jeszcze pomyślałam, że tą sukienkę pokażę wam z tymi pierwszymi butami, bardziej eleganckimi, bo chyba lepiej to wygląda, tak myślę. Chociaż zależy, jaki efekt chcemy osiągnąć. No, ta sukienka super do pracy na zimę, bo jest cieplutka, do tego jakieś rajstopy i outfit gotowy. I przy okazji, oczywiście, jak tutaj jestem, to zainteresowało mnie na sklepie to futerko. Jest sezon na to sztuczne futra, on nie przemija. I ta kamizelka, bardzo ciekawa, zobaczymy, jak ona na mnie wygląda. Jeżeli chodzi o tą kamizelkę, wzięłam rozmiar 34.
No i co, fajna jest, taka oryginalna, bardzo ciekawa. Fajnie, że te frędzle przedłużają jej długość i trochę tutaj zakrywa nam na przykład pupę. Bardzo ciekawa. Nieźle wykonana, ona jest z zamszu. No i co myślicie? Mi się podoba. Oryginalna rzecz na pewno. Warto na to zwrócić uwagę. Nie widziałam takiej kamizelki nigdzie indziej. O wow, to futro. Wow, bardzo mi się podoba. Kolor przepiękny, to jest takie połączenie. Jezu, ten kolor jest bardzo niestandardowy. To jest taki trochę beż, trochę szarość. Przepiękny kolor ma. No super. I widziałam chyba tam jeszcze dłuższe. Zaraz pójdę, zobaczę. Jeżeli będą dłuższe, tak mi się wydawało, że jakby drugi model jest w tym samym odcieniu, to przyjdę i też wam przymierzę. Co myślicie? Fajnie by wyglądało do szerszych spodni, ale dzisiaj mam takie, wiecie. Piękne, piękne futro. Tak, słuchajcie, dobrze widziałam, jest futerko w dłuższym modelu, że tak powiem, dłuższe, ale kolor już jest inny i tamten według mnie był ładniejszy, ale to też jest bardzo fajne, zobaczymy jak leży. I tak oto ono się prezentuje na mnie. Uważam, że długość tego jest chyba lepsza, ale kolor tamtego bardziej mi się podobał. No, ale mimo wszystko, i teraz tak, ja mierzę oczywiście wszystko w rozmiarze 36, poza tym jednym sweterkiem czy golfem też w rozmiarze M. I to też jest rozmiar 36. Zobaczcie z bliska. Bardzo cieplutkie, miłe. Zostawiło włosów. I są jeszcze fajne kowbojki. Super wyglądały do tej kamizelki czarnej. No i słuchajcie, no nie, no nie mogło się odbyć bez panterki królowej tego sezonu. Także jeszcze sukienkę zmierzę. I jeżeli chodzi o tą sukienkę, no print piękny, królowa sezonu, wraz z burgundem, teraz z rządzą. Wiecie co, wzięłam M-kę, bo nie było S-ki już wykupione. Ona ma tutaj taki mniejszy golfik. Fajny, bo można sobie ułożyć tak jak lubicie. No i ta M-ka tutaj w talii jest trochę szersza, ale ogólnie nie jest zła, bo tutaj po prostu mamy trochę więcej luzu. Długość taka. Ja ją mam tutaj teraz ze swojej kowbojek założoną. Ale super by wyglądała też z tymi kozakami, które wam pokazywałam. No super, bardzo fajna ta sukienka. Jeżeli lubicie ten print, to polecam. No i to wszystko, co przygotowałam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, będzie mi niezwykle miło. I do zobaczenia.